Podróżowanie autobusem miejskim dla wielu jest codziennością, ale czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda ono z perspektywy kierowcy, albo też co kryje się za murami zajezdni MZK, czy też jak wygląda kąpiel autobusu? Pytań sporo, a odpowiedzi na nie będziemy poszukiwać jutro podczas dnia otwartego MZK Opole. W programie także m.in. diagnozowanie autobusu, czy też sterowanie holownikiem. Będzie oczywiście też coś dla najmłodszych, czyli dmuchańce, animacje, konkursy i różnego rodzaju zabawy. Miłośnicy jednośladów będą mogli sprawdzić swoje umiejętności na mobilnym torze. Tutaj na miejsce do MZK Opole będzie można dojechać specjalnymi liniami S1 i S2, oczywiście za darmo. Do zobaczenia zatem jutro w samo południe przy Luboszyckiej 19.